Gra się pomału wczytuje. No to więc witam wszystkich. Jestem Tofik. I zapraszam w pierwszym odcinku z serii, w którym będę nagrywał tą grę. Jak widać, grafika jest bardzo ładna. Ładnie wodę stworzyli. No i na początku jest oczywiście filmik. Ja, Gorn i Lee. Dotarliśmy, widać, jak w poprzedniej części, do Skorinis, na kontynent. Widać, że orkowie zupełnie inaczej wyglądają. W poprzednich częściach byli zupełnie inni. Te są o wiele mniejsi. Mają inne ubrania i można z nimi również i rozmawiać, i handlować, ale oczywiście przyłączymy się nie do nich, lecz do buntowników, którzy akurat z orkami walczą. Pierwszy raz widzę króla Robara. No i zaraz się zacznie napierdalanka. Parszywa morda, który ork miał. No i wyciągamy broń i idziemy napierdalać. No i idziemy z tym koksem. Jeden, drugi. No, mamy i herszta. Ryczę jak świnia zażenana. Jeszcze jeden tutaj został. O, jeszcze tu. No chodź tu. Krowieńcu gubi. No chodź. Rozerwę cię na strzępy. No. Zdychać. Mamy tutaj jeszcze paru. No.
No jeszcze tutaj. Ani kroku dalej. No i rozpierdolimy dziada. Sam się prosiłeś. No i... Chodź tu, głupi draku, nie uciekaj mi, kurde. Nie dogonię dziada. Dobra. Chowajmy broń. No i najpierw będziemy... Zabierać wszystko, co będzie tutaj potrzebne. Hajs się zawsze przyda. No nic mi nie przeszkadza. Najpierw się nie wtrącę. Tak, miło się z tobą gadało. Wiadomo, że na samym początku orkowie są słabi, zwłaszcza w pierwszym. Na samym. No i dobra, bierzemy jeszcze jakieś zielska. Na broni dużo zarobić można. Topu 2, ale mamy nawet. O. Co mamy tu jeszcze? No kurwa, ławka się włączyła. No nie chciałem siadać na ławkę. Wstawaj. Chciałem wydoić tylko wszystko, co się da. Co da się, ma jakąś cenę i da się sprzedać. No, mamy i mapę świata, herszno. No to tutaj się tego wszystkiego nazbiera. Tak wiele ci zawdzięczamy. Dobra, nie pierdol tyle. Co on kurwa stoi na orku? Zjeżdżaj, dziadu. Temu wiecze głowy przecięło. Zobaczymy, czy wszyscy są w komplecie. Jasne, czemu nie? Spadaj. No i dobra, jak tu już mamy, no to zaczynamy plądrować domy. Ponieważ jeszcze właścicieli nie mają. Czyli trzeba korzystać ze wszystkiego, co jest tutaj dostępne, bo później będzie trzeba wszystko kupować. Na stołach nic ciekawego nie ma. Obejrzymy w całej miejscowości kufry, zanim zaczniemy grę. Czyżby wojownik jeszcze coś miał? O. No i apteczki są, to jest zawsze złota jest. Wszystko, co będzie przydatne. Będzie potem można sprzedać. No, jeszcze nie byliśmy na górze. Tu widać jakąś stalową latarnię.
Ciekawe, co tam na górze można znaleźć. No, oczywiście kufy mamy. Rzadziej się również przyda. O, to i zamek cały. Pod kopułą. Tu już byliśmy? O, zaraz. Kufer jeszcze jest. Musiałem przeoczyć wcześniej. O. Chałupę jakiegoś alchemika widać. Mamy i pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. No i mamy tu już do alchemii. 5 punktów. Mamy miksturę. Tu alchemiczny i też fiolkę. Na razie nie ma produktów, więc nie będziemy nic robić. Nie wierzę, że mam jedno słowo. Co my tu mamy? Jest tu coś? No to idziemy gdzie indziej. Mamy kufer. Jeszcze jeden kufer opróżnimy. Co my tu mamy? O, wytrychy mamy. I fiolki mamy. Ognista strzała. Do ugłuszania strzały. Przestań. Tak jest już źle. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Co tutaj jest? Wlazłem na stół. Szynkę mamy. Wino, o, będziemy chlać. Co tutaj? O, i chleb. Jeden, dwa bochenki chleba. Szkatułka, już jej nie ma. No i dobra, idziemy dalej. O, tutaj się to zbiorę jeszcze. Obrobimy całą miejscowość. O, tutaj jakiś pulpit mamy. Na początku Ukrainę zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. No, pierdu, no, ale mamy już prastarą wiedzę. Czyli coś dochodzi nam. O, jeszcze jeden kuferek. Co to my tu mamy? Tutaj niewolnik jest. Zabieramy wszystko. O. Miecz orka. Zobaczymy, co tutaj. O, młot kowalski. To będzie przydatne. Woda na razie nie. Surowa stal, to na pewno się przyda. Tarcze, topory. Halabandry. Chociaż nie korzystam z tego. Ale zawsze wszystko jakąś cenę ma. I łuk mamy, o. Trzy miecze. Topór.
No i zobaczymy, co w tej szkatułce. Znaczy, kufrze. O. Szeroki miecz. Projekt miecza. Będziemy mogli też i coś robić z mieczem. Miecze wykuwać. O. Jabłko. Cały kosz jabłek. No, szybciej. No, dobra. Jeszcze dwie szkatułki. Nie, do łóżka nie idę. No i cholera. Koniec spania. Wstawaj, będę pajacu. Nie chciałem się kłaść. Kufer chciałem otworzyć. O. 19 monet. Przywracam to, co na wytrzymałość. O. Nie, i tak mało też z tego korzystam. No i idziemy dalej. To więc kurwa obrobiliśmy. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej. No i byście dupę kurde wycierali orkom. Musisz się udać do Redok. No pewnie, że tam pójdę. A pogadam se. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Na pewno nie tutaj. Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. No i widzicie. Co jest w Redo? Obóz buntowników. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. No to później pojedziemy z Gornem. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. No i dobra, ty co, powinien się cieszyć, pajacu, wyzwoliłem całą wiochę twoją. Jeszcze narzekasz? O, złoto mamy. No, ale galu można. Chodź zapierdalać. No i zobaczymy, co ty tam trzymasz w tej chałupie swojej. Pulpit mamy, zobaczymy, co tutaj pisze. Nie ma tu nic ciekawego. No to kurde, no. Co tutaj w tym miejscu masz? Nic nie ma. Nic ciekawego, no. Miał rację. Zobaczymy jeszcze u góry. Ławki mamy. Pulpit, tu co pisze? Nie ma tu. No to dobra. W koszu nic, kociołek mamy. Krzesło, nawet kufra to uboga ta chałupa. No i zobaczymy jeszcze tu. O, kuferek. Przynajmniej parę wytrychów. Jedna mizerna pochodnia, chociaż też. Będzie można trochę pohandlować. Czyli wszystkie domy opróżniłem, to były tylko chyba dwa, jak się mi wydaje. Widocznie tak. No to więc. Czas pogadać ze swoimi znajomymi, którzy się tutaj znajdują. Mamy Milton, Diego jest. Gorn. Ciekawe, gdzie jest Lee. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. No, jakoś nie poszedł. Znów wpakowaliśmy się w kłopoty. Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć,
co się stało z Lesterem? No Igor. Za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardzi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. No i dobra, teraz... No i dobra, idziemy na pogadać z Lesterem. Czyli go opuszczamy. No i idziemy w dół. Tutaj mamy chatę rybacką. I ziela, to wszystko przyda się do alchemii. Na moich mikstur, jakie później będę mógł tworzyć. Pięć drzewa, ale piły nie mamy. No. Złe wieści! Nie będzie posiłku! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku! Wątpię, czy go znajdziesz! No i... Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! Midulki! Statek zajebali, hehe. Co z naszym wyposażeniem? Zajebany, hehe. Porozmawiaj z niego! Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. No świetnie, dobrze. Diego pójdziemy. Diego jest na górze. Ale zobaczymy, co tutaj można znaleźć. No jak najwyraźniej nic ciekawego. No. I co w tej chacie? Kufer. O, i kusze są. Dosyć sporo warte. No i dobra. Zobaczymy, co wokół tej chaty rośnie. Czy można... O, holcinki są, rosa poranna. Magiczny korzeń. Jakiś wrak służący za płot. No i dobra, co my tutaj jeszcze? Ognista jagoda. Goblinie jagody. Ziele lecznicze. To będzie właśnie potrzebne. O, ale te irki. Całe stado teraz mnie pewnie ujebie. Lepiej stąd spadam. Za słaby jest to, aby z nimi walczyć. No, chyba mnie gonią. Tego jeszcze nie miałem. Magiczny korzeń, o. Korzeń leczniczy. Jak widać, dużo tutaj rośnie. Sztaw królewski, o. Rzadka roślina.
Carpe Room. W tym kierunku. No i Diego jest tutaj. Co tam? Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Wiesz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. No i ma rację. A orkowie są teraz władcami Merytany. Na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Merytana to terytorium orków. To nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gorniem. Oczywiście jemu podziękuję. Jeszcze pogadasz z Mitenem. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run, tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Jeszcze się spotkamy. Oczywiście. No i Gorn. Co zamierzasz? Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. No i dobra. Zobaczymy, którędy on pójdzie. Mamy ptasiora. Cholerne bestie są wszędzie. No chodź tu, pajacu. Mam i mięso, mam i jajka. Będzie jajecznica. Dobra, gdzie mnie prowadzisz? Gdzie leziesz? To w tym kierunku nie jest. No i co? Chodź tu, kurde. Co za głupie ptaszysko. Tyś już nie żyje. A, tobie już podziękujemy, paskudo. No, mięso mamy. Widzisz, tu są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dobra. No to więc, dzisiejszy odcinek